7654321. Oh, this you crazy mother. Dzień dobry! Witamy Was serdecznie u nas na kanale Stara w Młodym. Dzisiaj co mamy? Dzisiaj chcemy, jesteśmy w łazience i chcemy zrobić porządki z naszymi perfumami. Trzeba je wyczyścić, wyszlifować te berła. Ale ponieważ zawsze się pytacie, czym wypachniemy, jak gdzieś idziemy i ktoś nas wącha, mówi, jakie są ulubione perfumy, zapach, jakie są nasze ulubione perfumy, więc będziemy robić porządki i pokażemy Wam przy okazji, czym my tak naprawdę pachniemy. No i poopowiadamy o tym. Więc subskrybujcie nasz kanał i dajcie zostawcie suba i łapkę w górę. My się bierzemy do roboty. Wiecie co, jak już robię te porządki, to tak się zastanawiam, czy w dzisiejszych czasach musi naprawdę ktoś śmierdzieć. Nieraz stoi się w kolejce gdzieś, kurde, przy kasach, co nie? I ktoś się poruszy, a spod pach taki odór zajeżdża, że to albo się włoży. Jezu, masakra to jest po prostu. Ja nie rozumiem tego, czy ludzie się nie myją, czy może mają taki nadmiar tego potu, bo się denerwują wyjść w ogóle z domu, ale przecież są takie rzeczy, które można zapobiec, co nie? Ja nie mówię tam o botoksie pod pachy, bo kiedyś też robiłam, to oczywiście działa, ale mówię na przykład o dezodorantach. Wiecie co, kiedyś była taka afera w Niemczech, bo ja używałam też dezodorantów dosyć dużo i używam je dzisiaj też na co dzień, ale była taka afera z tymi dezodorantami, bo mówili, że tam są jakieś aluminia w środku i tak dalej. Metale. I to była taka afera niesamowita, że ludzie buntowali się i przestali używać dezodoranty, więc Nivea wypuścił taki dezodorant, gdzie pisze nawet tutaj w Polsce. Jest napisane zero aluminium, więc jego można używać, on naprawdę działa, że człowiek tak nie śmierdzi. Ja nie wiem, dlaczego ludzie muszą zawsze tak cuchnąć. Ja nigdy nie używam, no bo nie potrzebuję w sumie. To się nie pocisz aż tak bardzo. No dobra, ale golisz się pod pachami, wiesz, to też jest duży plus. Ale zanim przejdę do tych naszych perfum, powiem Wam szczerze, że u kobiety takiej dojrzałej największy problem chyba jest pod oczami. Ja to widzę u siebie, bo próbowałam już tyle kremów pod oczy i tak dalej, ale ta skóra robi się taka cieniutka, albo robią się takie cienie, co nie? I później jak się nawet nakłada jakiś taki korektor, to on później się taki robi, nie wiem, że te zmarszczki jeszcze bardziej wychodzą, co nie? Ja mam tutaj taki krem, pokażę Wam. Ja wiem, że to nie jest reklama, ja tego nie dostałam nie wiadomo skąd, znaczy od nich. Ale to jest Estée Lauder Renutriv. Powiem Wam, to jest tak zajebisty krem pod oczy, że po prostu ja takiego dobrego kremu jeszcze nigdy nie miałam jak tego. I do tego jest jeszcze taki... Nie widać za bardzo. Napiszę nazwę. No w każdym razie to jest jeszcze jak się posmaruje tym kremem i później tym serum, powiem Wam, że ta skórka pod okiem jest tak mięciutka, że no palce lizać po prostu. Najlepsze, co kiedykolwiek miałam. A jeżeli chodzi o krem do twarzy, to mam teraz też dostałam najlepszy, jaki może być i to jest taki, który nawilża tak naprawdę na 100%. Bo wiecie, że ja nie wierzę w te kremy antyzmarszczkowe. To jest wielki pic na wodę, więc to nie działa. Ktoś ma zmarszczki. To po prostu jest do nawilżenia, tak? Tak, to musi, skóra musi być nawilżona. Jak ma się zmarszczki już, no to one się przez krem nie wyprostują. No nie oszukujmy się. Skóra ma 7 warstw, zmarszczka się robi pod ostatnią warstwą, tak? To jak ten krem musiałby wejść do środka i podnieść tą skórę od wewnątrz do zewnątrz, żeby ona się wygładziła? To trzeba, no to taki krem trzeba strzyknąć kwas. O tam. Tak, to taki krem trzeba dawać strzykawką do środka, najlepiej tam jest zmarszczka, co nie? No właśnie o to chodzi nam. Dla mnie perfumy, kochani, dzielą się na perfumy letnie i na perfumy zimowe. Ale u mnie tak naprawdę nie można powiedzieć o tym, że ja tak dzielę to, tak wiecie, systematycznie na tą porę roku czy na tą porę roku. Ja po prostu lubię bardzo mocne perfumy, które są lekko słodkie, a nawet może i egzotyczne. Nie wiem, czy będziecie chcieli liczyć te perfumy, które my mamy, ale jak ktoś chce policzyć, to bardzo chętnie sama usłyszę, bo nigdy ich nie liczyłam. Ale wracając do tego, dlaczego lubię takie bardzo mocne perfumy, jak na przykład Black Opium. Mamy je dwa rodzaje, jedne są jasne, drugie są ciemne. Obydwie są tak bardzo mocne, tak niesamowicie mocne. Ja bym powiedziała, że to bardziej są perfumy zimowe, prawda? Znowu te perfumy tego designera są zajebiste, pachną cały dzień. Ja bym powiedziała, że one bardziej są na lato, bo są takie świeżutkie. Pokaż. No. To one pachną nawet jak się wypierze ciuchy. Oczywiście jak nie dodajecie pół kilo lenoru, co nie? Dla mnie one pachną tak bardzo fresh. Trochę kwiatowo, trochę taką wiosną. No po prostu tak jakbyś weszła do ogrodu japońskiego tak troszkę, ale tak bardziej ostro. Więc no bardzo ciekawy zapach. Oczywiście te perfumy zna każdy, tak mi się wydaje. Są dwie odmiany, tego troszkę ciemniejsze, troszkę jaśniejsze. Widzę, że to już mi się kończą. No to trzeba coś zrobić z tym. Pokaż, jak się nazywają. La Vie est belle.
Dawid umie czytać perfumy. Po francusku. Ale dlaczego ja lubię takie mocne perfumy? Wiecie co, kiedyś to było tak, ja paliłam papierosy, przyznaję się. No i zawsze mi było tak bardzo nieprzyjemnie, jak na przykład siedzieliśmy w większym gronie ludzi i oni byli niepalący. I ja wyszłam sobie na papieroska i wracając z powrotem, szczególnie jak była zima albo tak zimno, wchodzi się i siada się przy stole i wszyscy się na ciebie patrzą i wiem, że czują ten odór tych papierosów. To mi zawsze tak niesamowicie przeszkadzało. Byłam załamana tym, bardzo lubiłam ten dymek, bardzo lubiłam palić, ale nienawidziłam tego zapachu. Nigdy nie paliłam w domu, bo szkoda mi było moich ciuchów, nie chciałam, żeby one śmierdziały. I oczywiście te włosy. No włosy cuchną strasznie. Wiecie sami, jak idziecie gdzieś na dyskotekę, kiedyś się paliło oczywiście wszędzie, czy to było w samolocie, czy w pociągu. Paliło się naprawdę wszędzie. Więc pomyślałam sobie, że jak wezmę takie bardzo mocne perfumy, to może zadziałać. Dlatego jak zaczęłam kupować takie perfumy, które są bardzo mocne i wychodziłam na papierosa. Później wracałam najpierw do toalety, myłam porządnie ręce, perfumowałam się tymi perfumami i wiecie, że nikt się nie skapnął, że ja palę papierosy? Jeszcze jak wsadzicie tik, 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 tak, tik, tak, tak. Tiktaka. Tiktaka, z tym TikTokiem mi się myli. Tiktaka albo gumę do żucia, to już w ogóle nikt nie skapnie się, że nie palicie. Nawet ta, co robiła mi rzęsy, nigdy nie wiedziała, że ja palę, chociaż wisiała nade mną 2 godziny, zanim zrobiła mi te rzęsy. Ale dlaczego ja lubię Jean-Paul Gaultier? On właśnie pachnie tak bardzo mocno, ale nawet jego męskie perfumy, bo to są męskie, jak widzicie, taki ciemniejszy kolor. I ten taki jaśniejszy kolor, który Dawid oczywiście też używa, bo ja je bardzo lubię. Ale ja też lubię męskie perfumy. To wcale nie muszą być damskie, żeby się nim poperfumować. Jeżeli jest piękny, zapach mi odpowiada, to mi to jest obojętne. Czy tam pisze for men, czy for woman. Co to za różnica? Te perfumy Si nie potrzebuję nikomu przedstawiać. Są to bardzo znane perfumy, które funkcjonują już od lat. No ja mam 3 kolorki, wszystkie je lubię oczywiście. Najbardziej sławne chyba są te jasne, bo są bardzo słodkie. Te nie są może takie słodkie, te co wyszły później, ale też je bardzo lubię, bo są po prostu mocne. Z tej firmy Lancome w sumie te, kiedyś były te Trezor, były bardzo, bardzo sławne, one też są bardzo słodkie, ale ja uważam, że na mojej skórze one nie pachną za długo. Problem z moją skórą jest taki, że ja mam bardzo suchą skórę. Jeżeli idziecie, na przykład macie taką suchą skórę jak ja, idziecie do perfumerii, do drogerii, psiknijcie sobie najlepiej tutaj koło nadgarstka i idźcie z pół godziny gdzieś na zakupy albo na kawkę i wtedy powąchajcie za pół godziny, czy w ogóle te perfumy jeszcze pachną. Bo wiele perfum, na przykład u mnie, wsiąka tak bardzo w skórę, że po pół godziny w ogóle nie ma już tego zapachu. Jeżeli chodzi o Pradę, nie mam tam takich najbardziej ulubionych perfum. Mam te perfumy Candy, ponieważ... Pachną jak cukiereczki. Pachną tak. No to one są ok, ale jak jest bardzo gorąco, to nie można ich wziąć, bo naprawdę ktoś się... One są wręcz takie duszące, no. Bo no, ja to pamiętam. Raczej są takie zimowe perfumy. Prady mam jeszcze te, ale one są takie ok. Chyba najlepsze z tych wszystkich są te perfumy Prady. Tak naprawdę. To te perfumy kiedyś używałam. One wcale nie są słodkie, ale bardzo mi się podobała ich butelka. Jest w kształcie ust. To jest Salvador Dali. I nosa. Ale one chyba już nie pachną. Czekaj. Kurde, mają już trochę lat. A nie chcę się. Psiknę. Co? Chcesz, żebym cię popsikał? No. Co? Jeszcze pachną i to bardzo ładnie. O, pachną jeszcze. To mogę je jeszcze używać. No ta butelka uważam, że jest petarda z tymi ustami. Chociaż... No, takie trochę jak twoje, Dawid, takie pełne, co? Ale bardzo ładne są. Piękne. Mamy jeszcze trochę Armani, to jest My Way, to jest You and You, ale te czerwone podobają mi osobiście się najbardziej. Ładne są, ale nie są aż takie trwałe. U ciebie nie? Nie. To po co kradniesz? No bo tak jest, to jest, u ciebie nie są trwałe, bo kradniesz. Tu mamy perfumy Sisley, Sol de Lune, oder Soir de Lune, też bardzo ładny zapach. Valentino oczywiście zna każdy, mam nadzieję, bo są piękne. No i Yves Saint Laurent. Te są, wydaje mi się, najładniejsze, dla mnie osobiście. Herrera wymyśliła zajebistą butelkę, jak ja uważam, z tymi szpilkami. Mam 4 te szpilki, zobaczcie. O, każda ma inny kolor, ale pachnie tak samo. Ale pięknie wyglądają, co nie? Takie same są, serio? No, dla mnie takie same, ale chyba co Boże Narodzenie wychodzi. Nowa butelka. Ale fajnie wygląda ta szpilka. Bardzo lubię te perfumy. Są takie naprawdę i na zimę, i na lato. Można się pryskać nimi zawsze. Przejdźmy, kochani, do firmy Versace. Ją zna oczywiście każdy, ale powiem szczerze, że to są jedyne perfumy, które mi odpowiadają. Christian Noir. Dlatego, że raz, że są bardzo, bardzo trwałe. Mogą być na lato i na zimę.
pachną, jak ja uważam, rewelacyjnie, ale dla mnie jest najważniejsze, że pachną mocno i pachną długo. Oczywiście perfumy jest to kwestia gustu. A jaki to zapach? Jest taki kwiatowy czy jaki? No taki troszkę, ale nie wiem, jego jest trudno określić tak naprawdę, Dawid. Wiesz, jaki to jest zapach? To jest taki, on jest kwiatek, ale taki bardzo fresh. No. Ładny. Taki wydaje bardzo mi się, że świeży, bardzo świeże są te perfumy, ale też mają taką nutę słodkości w sobie. Tak, nie są takie bardzo z goryczą czy z czymś. Są naprawdę przepiękne, więc ja je uwielbiam najbardziej. Jeśli chodzi o Versace męskie, bo to co pokazałam było oczywiście Versace damskie, to najlepsze perfumy dla mnie są właśnie te niebieskie. Eros. Je odgapiłam od Michała Wursta. Michał, pozdrawiam cię serdecznie. On mi zapachniał tymi perfumami, jak byliśmy na Węgrzech. Jak ja go powąchałam, takiego kopa dostałam i od razu powiedziałam, że te perfumy muszę mieć. Ale zobacz, co ja mam tu. Ty masz takie same malutkie? No patrz, miniaturka. Pięknie to wygląda, co nie? No. One pachną po prostu bosko. Są męskie, ale dla mnie... Ja używam jako damskie i czuję się w tym wyśmienicie. Jakich perfum w ogóle nie mogę używać, to są te takie złote, takie korpus Jean Paul Gaultier, korpus kobiety. Wszystkie te perfumy, które mają, oprócz tych jednych, które pokazałam z tymi kwiatami tu na górze, w ogóle nie mogę używać. One mają jakiś taki składnik metalowy w sobie, który powoduje u mnie, że czuję się bardzo źle. Ten zapach mi tak wchodzi jakoś do nosa. Mam takie uczucie, jakbym musiała zwymiotować. Mnie duszą te perfumy strasznie. Chociaż jak powącham, bo kupiłam sobie i powącham je tak, o kurde, aż wyciągnąłam. Jak powącham je tak normalnie, to jest okej. Okay. Ale jak wyperfumuję się cała, no bo ja oczywiście perfumuję się, wiecie, jakbym się lała, co nie? To nie mogę wytrzymać nawet 5 minut. To są perfumy, które, no kupiłam taką małą na szczęście, ale zużyłam naprawdę tylko tyle i... Absolutnie nie da rady. To nie są perfumy w ogóle dla mnie, ale jeżeli chodzi o perfumy, które on jeszcze wydał, które dla mnie są idealne i bardzo Skandal. Dużo ludzi myśli właśnie, że to są moje perfumy, no, na Instagramie są to swoje. Perfumy Skandal. Uwielbiam ten zapach, jest naprawdę przecudowny, jest lekko słodki, jest lekko egzotyczny, trzyma się bardzo długo. Jak one wywietrzają troszkę, jak się wchodzi do pokoju gdziekolwiek, to każdy się pyta, co to za perfumy. Albo oczywiście ludzie wiedzą, co to jest i od razu mówią, aha, skandalowa, poperfumowana, skandal. Ostatnio wyszły nawet takie męskie perfumy Skandal. No to wąchałaś, dostaliśmy taką próbkę. No bardzo ładne też. Też są bardzo ładne. Bardzo ładne, tak. Najmocniejszymi perfumami, jakie kiedykolwiek kiedyś używałam, jeszcze one są bardzo, bardzo stare, znaczy nie ta butelka. Dior tylko Poison. W ogóle jest Dior. Najmocniejszy chyba jest ten fioletowy, a później jest ten czerwony. Ale też są bardzo, bardzo mocne zapachy. One nie są zbyt kwiatowe. No i oczywiście ten Obsession. To są też takie mocne bardzo perfumy. Jeżeli chodzi o Chanela, lubię tylko te dwie odmiany Chanela. Nie lubię inaczej. One są takie... Nie wiem, mnie duszą te perfumy Chanela. Takie są jakieś nijakie. Niby nazwa jest zajebista. Tylko te i te lubię. Żadne inne. Gucci, moje najstarsze perfumy, których niestety już nie produkują, bardzo, bardzo ubolewam nad tym, że one już nie są produkowane, ale wyprodukowali nowe perfumy, które pachną naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Te Wam polecam. Na lato idealne. Bardziej lekkie perfumy, takie kwiatowe, są oczywiście Yves Saint Laurent albo te Saab. One są takie delikatne, ale też trzymają się bardzo długo. Na lato idealne. Tu mamy całą kolekcję Ariany Grande, co wszystkie dzieciaki za tym szaleją. Mam wszystkie, ona wydała tyle tych perfum. Wiecie co, wszystkie w zasadzie są spoko te perfumy. Trzymają się dość mocno, są takie kwiatowe i tak dalej. Może nie są takie aż za bardzo mocne, ale raz poperfumowałam się tymi perfumami. To są te różowe takie. I Dawid mówi, że one tak niesamowicie śmierdzą. No cuchnęłaś tym po prostu. Naprawdę? Tak, to było... najgorsze perfumy, według mnie. Serio? No. Ale czym one tak śmierdzą? No kurde, takim plastikiem. Plastikiem? Tak, jakby wejść do fabryki zabawek dla dzieci. Znaczy, no dobra, powiem szczerze, że poperfumowałam się do tej pory tym tylko raz. I jak on do mnie powiedział, że one tak aż śmierdzą, aż muszę się tutaj wypróbować. Może ty po prostu z tym przesadziłaś, czy nie? Ja już ci powiedziałam, przesadzają to ogrodnicy, Dawid. A, tak. No one... No dobra, one... Pokaż to. Kurde, ja nie wiem, jak to nawet nazwać. No mówię, jakbym wszedł... Rzeczywiście takim plastikiem wędzonym? Nie, jak dla zabawy dla dzieci, jak lalka taka cuchnąca. No jak takie Barbie, jak się rozpakuje, wiecie? I one śmierdzą takim plastikiem, co nie? No, to.
No dobra, no to te może nie polecam tak za bardzo. Znaczy, to jest nasze odczucie tych perfum. Jak ktoś uważa, że one pachną zajebiście, każde perfumy zachowują się... Reszta jest dosyć spoko, ale to jest to masakra. Kurde, rzeczywiście. No są mega dziwne. Lubię Dolce Gabbana The One. Mają piękny zapach taki, ale on jest taki bardziej słodki. Czyli jak ktoś lubi naprawdę słodkie zapachy, polecam ten zapach, bo jest mega intensywny i bardzo, bardzo długo trzyma się na skórze. Te znowu są dość lekkie, też słodziutkie, ale bardzo takie lekkie. Tak jak już widać, takie kwiatowe, la, 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 la. Coś tam jak na trawkach się skaka. Przejdźmy do perfum, które są niesamowicie drogie. To już jest taka klasa Tom Forda. One mają zapach bardzo, bardzo intensywny, naprawdę bardzo intensywny. Trzymają się naprawdę tej skóry jak grzeb psiego ogona. Są piękne, no są i ten piękne. Zapach idealnie pasuje. Ale zobaczcie, jak się nazywają. Song for a Queen, kochani. Tak, czyli no... Naprawdę przepiękne. Mamy z tego, z tej serii jeszcze, bo to jest Rose and Rose, takie perfumy, które... Smoke Mirror. Dobra, więc one, jak już nazwa mówi, są takie perfumy... Dymne. Bym powiedziała dubajskie nawet. W Dubaju bardzo lubują się w takich perfumach, którzy jak się na przykład człowiek popryska, to śmierdzi tak jakby gównem końskim. Ja zawsze to tak nazywam. Dlatego bardzo lubię te perfumy. Ja jak po prostu pojechałam pierwszy raz do Dubaju, jak weszłam do takiej perfumerii, gdzie naprawdę ci Dubajczycy wszyscy zaopatrują się w te perfumy, chociaż u nich naprawdę wszędzie pachnie cudownie, oni powiedzieli, że jak się poperfumuje człowiek takim gównem końskim, jak ja to nazywam, to one pachną nawet 3 czy 4 dni. I te perfumy naprawdę mają to do siebie, prawda, że one pachną po prostu tak długo. Ale co jest dobre w tych perfumach? Na przykład dla kogoś one byłyby za mocne. Jest ten zapach. Mega intensywne. Ten zapach jest bardzo intensywny, ale on jest taki troszkę gorzki. Więc jeżeli ktoś na przykład bazę weźmie tych perfum, co ja robię bardzo często, i poperfumuje na to się drugimi perfumami, na przykład słodkimi, one się mieszają i wtedy wychodzi naprawdę bardzo intensywny zapach, który jest, no wydaje mi się, bardzo fajny. Ja używam tego zawsze, jak jest dużo ludzi, dlatego właśnie przez ich intensywność, bo popsikasz się raz. Dawid twierdzi, że jak poperfumuje się tym końskim gównem, to już wtedy nie czuję żadnych innych gówni, ani pod pachami śmierdzi lufu. To prawda. Jak już mówiłam wam, lubię też męskie perfumy i ta historia tych perfum jest naprawdę niesamowita. Byłam kiedyś we Frankfurcie, w Niemczech, właśnie w Douglasie, i przeszedł obok mnie facet, zwykły, normalny facet, i zapachniał taką kawą z cukrem, taką intensywną. I ja nie mogłam się powstrzymać. Zatrzymałam go i pytam się go, bardzo pana przepraszam, ja normalnie nie zaczepiam obcych ludzi, ale proszę mi powiedzieć, co to są za perfumy? Są tak przepiękne, jak taka... Jak rano się wstaje i ktoś ugotuje taką kawę mocną z cukrem. I on do mnie mówi, a ja pani pokażę. Zaprowadził mnie do tych perfum, to jest Amen. Uważam, że one pachną zajebiście. I dla mężczyzn, i dla kobiet, chociaż są perfumy męskie, ale ja je bardzo często używam, ponieważ są, no dla mnie wiąże się właśnie z takim fajnym porankiem z kawą. Nie wiem, musicie spróbować, ale nawet nie wydaje ci się, że one tak pachną? No to śliczne, używam. Śliczne, prawda? Są słodziutkie, fajne bardzo. No ale takie kawowe też. Tak. Dla mnie zajebiste. One Million zna każdy, jak one wyszły, perfumował się tym każdy facet. Mój Dawid oczywiście się też nim perfumuje, bo ja je bardzo lubię, ale ja sama nie mogę się nim perfumować, bo one na mnie tak nieładnie pachną. Lepiej wolę sobie powąchać to od niego. Ale co ja bardzo lubię i też się perfumuję, są perfumy męskie. Spice Bomb. Victor and Ralph Spice Bomb. Wiecie co, one przypominają takiego granata, co nie? No. I tutaj trzeba to otworzyć, żeby popsikać, więc fajny prezent to jest, taki naprawdę wybuchowy. Jak one pachną? One są lekko słodkie, ale są takie cynamonowe jakby troszkę. Mm-hmm. Dla mnie bardzo interesujący zapach właśnie, tak jakby troszkę egzotyczny z takim słodkim. Wydaje mi się, że ktoś, kto jest wyjątkowy, może lubić takie perfumy, dlatego ja je lubię po prostu. A jeżeli chodzi o damskie Victor and Rolf, oczywiście najbardziej lubię Flower Bomb. Są to moje ulubione perfumy. One są w dwóch wersjach. Te są w tej długiej butelce, ale są jeszcze w takiej okrągłej butelce. Ja nie mam, bo już mi się skończyły. No, ale zapachy są bardzo podobne. Pachną bardzo intensywnie. Kiedyś jak się nimi psikałam i gdziekolwiek bym weszła, to każdy się mnie pytał, co to są za perfumy. One nie pachną takimi typowymi kwiatami, ale pachną naprawdę
Kurde, no przecudownie, nie da się opowiedzieć właściwie, co to za zapach jest. On jest trochę kwiatowy, wiecie, on jest trochę słodki, ale ma w sobie coś jeszcze takiego, że nadaje taką nutkę rzeczywiście czegoś bardzo niesamowitego. Te perfumy w kształcie serduszka dostałam od mojej przyszłej teściowej. Bardzo ci dziękuję, kochanie. Są bardzo ładny zapach, taki fajny, bo mieści się też do torebki, więc można sobie wszędzie ze sobą wziąć. Bardzo lubię ten zapach, więc trafiłaś 100%, bo jest też zapach mocny, ale też bardzo lubię te perfumy takie niebieskie i czerwone, wiecie, Terry Mugler. One mają też takie ciężkie te zapachy. Ło, jak się wejdzie do jakiegoś pokoju, to ten ciężar tych perfum zabija wszystkich dookoła. I nic innego nie mają w głowie, tylko po prostu zapach waszych, tylko wejdziecie, co nie? Miss Dior zna każdy. Lekki, piękny, kwiatowy zapach. Ale mam coś o wiele lepszego dla was, co kocham naprawdę od lat. I nie dam sobie tego odebrać. I wiem, że ludzie po prostu kochają to też, a ci, którzy nie znają, mogą pokochać. Jest to słoik, zakrętkę zgubiłam, nie mam, jest bardzo ciężka. Kenzo. Ale to jest Kenzo i to ten Kenzo słoik. Najpiękniejszy zapach, jaki kiedykolwiek zrobił Kenzo. Jest też troszkę cynamonowy, też troszkę słodki, taki bardzo egzotyczny, taki właśnie korzenny, taki z dżungli. On jest tak przepiękny i on się trzyma, słuchajcie, nawet jak rano się człowiek poperfumuje, wieczorem wchodzicie gdziekolwiek, nawet jak palicie papierosy i każdy czuje ten zapach. Jest po prostu, no, przecudowny, nie do przebicia. Tom Ford, kochani, jest każdemu znany, oczywiście najbardziej ze swoich cen. Tu mam dwa rodzaje perfum. Jedne są takie, jak Dawid twierdzi, które pachną troszeczkę borówką. Tak jak kolor ten pachnie, to one są, tak pachną, tak, serio. To są fioletowe, może tylko przez jego oczy, bo ten kolor taki jest. Nie, no te drugie borówku, białe, no. Dla mnie jest to zapach taki troszkę polarny. Misia polarny. No nie wiem, jak misiu polarny akurat pachnie, ale jeżeli chodzi o wzrok, jak widzi się je w telewizji, jak one chodzą, to białe i tak dalej, tak mi się kojarzy właśnie z tym bardzo zapachem. Bardzo taki specyficzny, wyjątkowy, musicie to powąchać. Ale bardzo ładny. No? Ale mój ulubiony Toma Forda zapach i tego nie przebije nic, jest oczywiście tabako. Vanille tabako, to właśnie je łączę z końskim gównem, jak to ty mówisz. No. Ale to szkoda ich, Dawid, co źle robisz, to ja ci nie pozwalam już tego używać. Oba te zapachy to jest pachną dupy, bardzo ty... ładnie. Nie, ale ten zapach jest po prostu petarda, jego nie można mieszać nawet z końskim jest gównem, bo wtedy ładnie zabijasz. Nie, ty się nie znasz po prostu na tym, ty powinieneś mnie trochę słuchać, co ja mówię. Jeżeli masz końskie gówno, które jest zapachem tak intensywnym, że po prostu masakra, tak jak ze stajni, i weźmiesz drugi zapach, który jest intensywny, to jest niepotrzebne. Weź jakiś zapach, który jest mniej intensywny i nie jest aż taki ładny, pomieszaj to z tym końskim gównem i wtedy będziesz miał ładny zapach. Nie psuj mi perfum, cholera! Ponad 1000 zł to kosztuje, zwariowałeś? No dobra. Ja pierdzielę, słuchajcie, takie rzeczy wychodzą później, no przecież bym to wam przydała. Ale jak to połączysz, te dwa intensywne, no to... Nie znasz się na to tym. To jest tak, jakby, nie, to jest nie tak, jakby rolnik z oborem wszedł do remizy na dyskotekę. Tak, każdy tak czuje. Jak możesz mieszać 2000 zł ze sobą? Nie rób tego więcej. To są dwa zapachy, które są po prostu niepotrzebnie ze sobą mieszane, bo wtedy wychodzi z tego naprawdę gówno. Albo to, a tamte, jak powiedziałam, można pomieszać z perfumami, które są mniej intensywne i wtedy wychodzi ten zapach piękny. Dobrze, kochanie, więc następnym razem ty dobierzesz do tego zapach. Wiecie co, który ja jest bym zapalnęła, no! Powiedziałam mu kiedyś coś tam, a on sobie uraił, że musi najdroższe sobie pomieszać ze sobą, wiecie? No wtedy najlepiej pachnie. Nie, właśnie nie. Dlatego ja pamiętam, kiedyś wychodziliśmy z domu, słuchajcie, on jeszcze się nie poperfumował. Ja pamiętam to jak dzisiaj, teraz mi się przypomniała. Przypomniało. I stoimy koło windy i ja się odwracam. On tak śmierdział ohydnie. Ja mówię do niego, człowieku, czym ty się poperfumowałeś? Ty śmierdzisz tak, że ja nie będę mogła obok ciebie siedzieć w aucie. Wiesz co, bo to pomieszałem ten zapach kawy, ale nie pamiętam już czy... Nie, nie, nie. Ty wziąłeś na pewno, ty wziąłeś na pewno te perfumy z końskiego gówna i pomieszałeś z tym, ja ci już mówiłam, to nie pasuje. To był ten zapach kawy, ale nie pamiętam, nie, czy nie, to nie, nie, ten zapach kawy nie można tak to zrobić. To było z tym. Nie, nie, tak, się ze mną, i z tego ja wyszła, wiem, co z tego wyszła taka mięta właśnie. Jaka mięta? No tak miętowo pachniało. Nie, to nie było to. To było to. Nie, ty pachniałeś naprawdę jak oborą taką ohydną. Nie.
Doch. Nein. Ja sobie przypominam, że to było tak, tylko ty już nie wiesz, bo teraz nie chcesz się przyznać, czym się psikałeś, bo już się w gacie zesrałeś. To nie pamiętam jakie. Tutaj jeszcze stoją takie perfumy o miniaturki, które Dawid próbki. Je bardzo lubi ja używać. Lubię, takie fajne są. Patrz, nawet tu mam Mercedes. Ale to można wziąć też ze sobą, gdzieś auta, w torebeczkę, no czy do auta, czy coś tam. Ale ma też takie Yves Saint Laurent, jakieś męskie. Tutaj co to jest w ogóle? Dior to jest. A, bardzo ładne. Mówi, że bardzo ładnie pachną. To też Diora. Mi się nie podoba. Givenchy. Ja nie lubię tego Diora, bo on jest taki, wiecie co? Ja nienawidzę zapachów, które są takie typowo kolońskie. No, mi się tak takie jest. Zapachy kojarzą z moim dziadkiem, jak jeszcze żył i był takim pijakiem, to wtedy był alkohol na kartki i on przecedzał taką wodę kolońską przez chleb, żeby się napić, bo miał rano delirę, co nie? I jak się wchodziło do tej kuchni, ten intensywny zapach tej wody kolońskiej mnie po prostu tak odrzucał, że dla mnie te wszystkie wody kolońskie dla facetów i te perfumy, które pachną tak jakoś, nie wiem, po prostu kojarzy mi to ale się źle. Ale ogólnie wiecie co, ten zapach stał się teraz bardzo mocno popularny za sprawą pewnej aplikacji. Więc jak nie chcecie pachnieć tak samo jak każdy, to nie używajcie tego. No jest to zapach taki, no dla mnie, jak Dawid się tym popsika, to jest taka woda kolońska trochę. Ja nie lubię tego zapachu. A to jest takie fajne. A to jest fajne w takim opakowaniu do właśnie. Auta. Ale to jest do to auta. Samo co to. To nie jest dezodorant, to są perfumy, które właśnie zrobili dla facetów takich, co są dużo w drodze i tak dalej, żeby się nie potłukły. No, więc idealne takie perfumy. Tu mam takie fajne coś do ciała. Taki krem. Krem. O, jak on pachnie no, bosko, pachnie taką pięknie. Wanilią i to pachnie tak długo. Tak zajebiście, więc jak Dawid mnie nakremuje nawet tylko nogi, to ja czuję to aż do samej góry, ten cały pokój po prostu czuć tą wanilią taką zajebistą. To prawda, ale faceci pamiętajcie o tym, jak użyjecie tego, no to broń Boże się później nie liście swoich partnerów. A no tak jest gorzkie. To jest duży minus. Słuchajcie, ten krem jest cudowny, nawilża i tak dalej, wsiąka zajebiście. Ale ma jest piękny zapach. Gorzki. Ale jest kurde w cholerę gorzki. O, i tutaj mam jeszcze, no zobaczcie, J'adore. O, to jest też piękny krem. Ja lubię w ogóle wszystko, co jest takie plink, co nie, on jest taki złoty. To do opalania taki, tak? Nie. A do czego? Do smarowania się, Dawid, jakiego opalania. Posmarujesz się i wyglądasz zajebiście. No tak. Co ty myślisz, że ja czym cię poderwałam wtedy w lato? No to już wiem. Takimi nogami wykremowanymi. W żador. Dobra, teraz na koniec pokażę wam perfumy, które zauroczyły nie tylko mnie, ale bardzo dużą scenę moich znajomych, przede wszystkim też Michała Habsde, który jest moim najlepszym fryzjerem w ogóle we Wrocławiu. Więc jak ja poperfumowałam się tymi perfumami i weszłam do niego pierwszy raz, to już jest... Kurde malutka, czym ty pachniesz? Tak, powiedz wszyscy, mi. Po prostu masakra. Szliśmy na jakąś imprezę, na dyskotekę obojętnie, gdzie każdy, kto mnie witał, pytał się, czym ty pachniesz. Bardzo dużo ludzi właśnie wzięło te perfumy i perfumują się nimi, z czego jestem bardzo dumna. To jest taka one marka nazywają niszowa. Się... Kirkę. Je można na pewno kupić w internecie, bo Michał chyba kupował w internecie, ale te perfumy Kirkę normalnie je można dostać tylko i wyłącznie w Warszawie, w Witkacu, w perfumerii na samej górze. Są Kirkę, które są bardzo drogie, kosztują nawet i 2,5 tysiąca i 2 tysiące złotych. Te Kirkę są troszkę tańsze, kosztują chyba 700-750, coś no, takiego. No zależy też gdzie tam w perfumerii. Ale słuchajcie, to jest zapach, który... Nawet nie wiem, jak to powiedzieć. Jest taki zapach, który jest bardzo podniecający. Czyli kochane panie czy panowie, jeżeli naprawdę chcecie kogoś bardzo podniecić, polecam wam ten zapach. On Kirkę. Jest unisex, więc... No. Tak, jest dla pań i dla panów, ale każdy się nim jara. No. Kurde, szkoda, że nie mogę wam dać powąchać tego, jak to pachnie. Czy wy byście się też tak tym zapachem podniecili, bo... Dobra, Dawid, kończymy nagrywanie. Kochani, nie wiem, czy liczyliście wszystkie perfumy. Ja uważam, że mamy perfum gdzieś między 50 a 100 butelek. Ale nie wiem dokładnie, komuś się chce liczyć. Nie wiem, tam pokazaliśmy jeszcze, co stoi. Pewnie wszystkiego nie pokazaliśmy. Więc nie wiem, czy da się to tak naprawdę policzyć. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o tych kosmetykach, które ja używam, to piszcie w komentarzu i chciałabym bardzo wiedzieć, jakie perfumy używacie wy. Jakie zapachy wam bardzo odpowiadają.
dla mężczyzn i dla kobiet? I czy używacie też perfum męskich jako kobiety? Albo czy panowie używają perfum damskich, bo im się one po prostu podobają? Napiszcie my swój używamy... ulubiony zapach w komentarzu. A jaki to jest twój ulubiony, Dawid? Wanila tabako. No, lubię bardzo. Czyli Dawidowi podobają się też bardzo ciężkie zapachy. Spod pachy. To może akurat nie. I kochani, myjcie się, kurde, naprawdę, wiecie, ja wiem, że nieraz to jest trudne dla kogoś, kto nie lubi wody, ale dla tych, którzy stoją za wami czy przed wami, jest to naprawdę dość nieprzyjemne, jak pachniecie takim potem. Nie obrażajcie się, ale ja jestem szczera osoba, więc myjcie się. Pozdrawiamy i was kochamy. I dajcie łapkę w górę i zostawcie subskrypcję nasz kanał. I dajcie znać, co chcecie jeszcze, żebyśmy wam pokazali. Dobra, na dzisiaj koniec, zobaczy. Kochani. Ja już się tak podnieciłam. Dawaj, chodź, kochani. Idziemy. Na razie, pa, pa. Pa, pa.